że urząd działa na podstawie przepisów prawa i musi być, stosować się do przepisów prawa. Nie można. Nie, to jeżeli byśmy wydali jakąś tam, czy ktokolwiek, czy starosta wydał negatywną decyzję, on by się odwołał ten inwestor. I tam się sprawa wróciła od początku. Tak, kurwa, tak trzeba uważać. I tak trzeba uważać. Z powrotem, a przede wszystkim nas powiadomić. Tak, tylko to jest zakończenie. Dzisiaj spotkanie sołeckie. Rzadko takie spotkania sołeckie, na których można spotkać prawie całą miejscowość, prawie 100 osób. No tak, udało się, ale to ze względu na to, że mamy dosyć duży problem, ze względu na firmę Top Pro, która uruchomiła tutaj przetwórnię, po też nie mówiąc, padliny. Przetwarzają nam tutaj, niestety ludzie mają serdecznie dosyć smrodu, który się wydobywa stamtąd, który po prostu na co dzień nam bardzo uprzykrza i utrudnia życie. Próbowaliście już coś z tym zrobić? Jakieś kierunki, pierwsze kroki poczynione? Tak. Rozmawiałam z panem dyrektorem od rolnictwa i środowiska w starostwie, w powiecie bialskim. Tak samo rozmawiałam z panem Kępką i tak samo rozmawiałam z dyrektorem Top Pro, który obiecał, że zostawi się na dzisiejszym zebraniu, ale niestety w ostatniej chwili odmówił, co ewidentnie świadczy o tym, że coś jest jednak na rzeczy. Argumenty mieszkańców, najpoważniejsze. Smród, jeszcze raz smród. Nie da się po prostu oddychać, nie da się żyć, nie da się okien otworzyć, żeby wywietrzyć. Niestety, to jest dosyć frustrujące, jeżeli jest gorąco, nie możesz przewietrzyć, nie możesz wyjść na dwór, bo jest taki smród padliny. Jakie dzisiaj podjęto decyzje? Co zamierzacie zrobić? Zamierzamy jeszcze zrobić jeszcze jedno zebranie, gdzie wyślemy zaproszenia do różnych instytucji. Poczekamy na odpowiedzi i wtedy postaramy się zebrać w ciągu tak żeby to były wszystkie te instytucje na jednym zebraniu, żebyśmy mogli cokolwiek dowiedzieć się od nich bezpośrednio, a nie tak z pism czy odpowiedzi mailowych, które w tej chwili dostaję. Krótka historia. Taki zakład już tutaj działał kilkadziesiąt lat temu. Tak działał taki zakład. Było dosyć intensywny był zapach, chociaż tak szczerze powiedziawszy, my tutaj, Sycena jest położona niżej, nie był aż tak uciążliwy jak w tej chwili. W tej chwili bardzo jest uciążliwe to, że prawdopodobnie do rowu coś jest wylewane i z tego rowu jest mgła, która nam przeszkadza tutaj w środku wsi, ale oprócz tego jeszcze ten zapach potworny, który się niesie razem z wiatrem. Powstała oczyszczalnia, o której notabene chyba nie informowano. Nie, ani o nic o oczyszczalni, a już tym bardziej o Bakutilu, to znaczy o firmie Top Pro. Nic kompletnie potocznie zwanej. Nikt kompletnie nie wiedział, co tam będzie. Jakiekolwiek zasięgnięcie informacji zawsze kończyło się tym, że będzie produkcja karmy dla psów. Później się dopiero okazało, że to jest bakutil. Tak samo jeśli chodzi o oczyszczalnię. To, co żeśmy się dowiadywali, ludzie w ogóle dorozpytywali, to miało być to po prostu kompleks jakiś przemysłowy, gdzie miało być CPN dla samochodów, czy lądowisko, czy jakiś hotel. Nic nie było mowy o żadnej oczyszczalni. I na koniec, żeby nie było tak morowo, tak źle nastrojowo, to również podczas tego spotkania podjęliście decyzję dotyczącą Funduszu Sołeckiego. Tak, po długich i burzliwych naradach żeśmy ustalili, że Fundusz Sołecki tym razem nie zostanie przeznaczony ani na remont świetlicy, ani na żadne dodatkowe urządzenia dla dzieci, ale zostanie przeznaczony na utwardzenie drogi, przy której mieszkają dzieci, chodzą do szkoły, a niestety gmina niestety nie chce nam dofinansować ani cokolwiek zrobić z tą drogą, żeby ją utwardzić. I na koniec, co by doradzić pani i pani kolegom i koleżankom sołtysom i mieszkańcom? Czy jednak warto na zebrania sołeckie się udawać, aby tych osób nie było 4 i 5, ale znacznie więcej, nawet cała miejscowość, i dyskutować o tym, jak żyje dana miejscowość, jakie są problemy? Tak, przede wszystkim to jest wskazane, dzisiaj też na zebraniu tłumaczyłam. Ja nie mogę nic sama zrobić, jeżeli nie wiem, czego oczekuje wieś. Jeżeli wiem, czego oczekuje wieś, nawet telefonicznie, niech mi wysyłają SMS-y czy dzwonią, wtedy ja mogę się ustosunkować i mogę wtedy na przykład poprosić panią rano, żeby przyjechała, czy kogoś z gminy, i wiem wtedy, że na pewno przyjadą na zebranie, a nie proszę kogoś z gminy czy panią rano. Jest zebranie i na zebranie przychodzi 3-4 osoby i nie wiadomo, o czym rozmawiać. Spotykam pana dzisiaj na spotkaniu w Sycynie, spotkaniu sołeckim.
temat główny to chyba problem inwestora, który zainwestował niedaleko stąd. No i niestety, ale na ten moment zakład wydziela nieprzyjemne zapachy. Zgadza się. Jadąc kilka dni temu, kilka tydzień, też czułem ten zapach przy oczyszczalni ścieków i przy zakładzie przetwarzania odpadów zwierzęcych. Jednakże inwestor zobowiązał się, że do końca tego miesiąca zainstalują wszystkie niezbędne urządzenia, membrany i kurtyny wodne, które zniwelują te zapachy. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Trzymamy go za słowo. Czekamy. Jakie mają mieszkańcy jeszcze inne wyjścia? Czy jest coś, co doradzałby pan im? Podały słowo o tych pismach. Wysyłać pisma. Tak, kontrolę. Jest taka instytucja jak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, który jest organem kontrolującym działalność takich przedsiębiorstw, także trzeba jak najwięcej do nich zgłaszać takich informacji. Oni będą przeprowadzali kontrolę. Wydaje mi się, że na jak najwięcej dowodów, materiałów, zdjęć, nagrań, cokolwiek budzi jakieś wątpliwości mieszkańców, powinno być to zgłoszone. Także i do nas, do Urzędu Gminy. Będziemy to dalej przesyłać, będziemy próbować, żeby to te standardy środowiska zostały zachowane. Dość mocno zostaliście zaatakowani, jako jedyni przyjechaliście, pan i pani radna. Paru osób, paru instytucji na tym spotkaniu zabrakło. No tak, pani sołtys zaprosiła pana dyrektora tutaj z zakładu przetwarzania tych odpadów. Też miał być przedstawiciel starostwa, który wydał pozwolenie zintegrowane na działalność tego zakładu. No niestety nie przybyli. Trudno mi powiedzieć dlaczego. Jeszcze jedna z instytucji kontrolujących. Nie wiem, czy akurat wojewódzki przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska był zaproszony, ale jeżeli dobrze by było, żeby też przekazali swoją opinię i wyniki kontrolne, bo takie kontrole były już przeprowadzone. Rozmawia pan na co dzień, może nie tyle na co dzień, ale kontroluje pan tą sytuację, tą sprawę. Są pewne zapewnienia z firmy, że nastąpią zmiany? Tak, zostałem zapewniony przez głównego prezesa firmy Top Pro, że te wszystkie rozwiązania, które zostały opisane w dokumentacji przed wydaniem decyzji środowiskowej między innymi, zostaną wdrożone. Jakie także rozwiązania? To są przede wszystkim zabezpieczenia przed tymi odorami, membrany. System membranowy to są najnowsze zabezpieczenia, kurtyny wodne. Także to powinno zniwelować te zapachy. Dajemy kilka tygodni czasu, kilka dni? Do końca września. Mieszkanie z tej miejscowości? Mieszkam tutaj, mam też gospodarstwo, mam ogród w Sycynie. Od jakiegoś czasu problem, bo brzydkie zapachy docierają. Tak, jest tu firma, która zajmuje się produkcją mączki, białek, ale jest też nowa inwestycja, czyli coś w rodzaju oczyszczalni ścieków, jakiegoś takiego silosy, które są, no i to teraz rzeczywiście wytwarza duże odory, tak, co któryś dzień jest tu nie do wytrzymania. Był pan członkiem dzisiaj zebrania, przyjechali reprezentanci Urzędu Gminy Biała Podlaska, jest pani radna, jest pani sołtys. To, co pan zauważył podczas tych rozmów, wymiany argumentów, jakie argumenty są po waszej stronie, po stronie mieszkańców, czego być może nie dopilnowano i co być może da się w tej sprawie zrobić? Proponował pan na przykład stowarzyszenie. Powiem w ten sposób, może od początku, że tutaj gmina przyjechała, dzisiaj byłem w Urzędzie Gminy, byłem w Inspektoracie Wojewódzkim Ochrony Środowiska, tam jest teraz kontrola prowadzona, czyli coś robią w tej kwestii. Jeżeli powstała firma, ktoś wydał decyzję, decyzje środowiskowe, to musiało przejść przez gminę, to musiało przejść przez powiat i to jest taka sytuacja, że jak tu zrozumiałem z tych wypowiedzi, to na terenie, który w planie zagospodarowania przestrzennego był ujęty jako pod inwestycje przemysłowe, pod hale magazynowe, pod CPN-y, utworzono inwestycję, która jest przemysłowa, ale jednocześnie jest potencjalnie no, taka uciążliwa w tej chwili dla nas, tak? I to się rozwija. W tej chwili mam taką informację tu od sąsiada, że 3 miesiące temu był jakiś artykuł chyba w jakimś radiu lubelskim czy jakimś periodyku, że to ma produkować 800 ton dziennie tej mączki. No i tutaj na zebraniu padło, że skoro tak, to bardzo duża skala produkcji. Ile trzeba przywieźć tego surowca, tak? Bo to jest surowiec z padłych zwierząt, z jakichś mięsnych odpadków, czy
tego typu rzeczy. No i pytanie, czy na etapie pozwoleń inwestycji środowiskowych, bo tu pan Kępka właśnie wydał takie pozwolenie środowiskowe gminie, później to powiat klepnął, no to czy założenia były i czy by oni wiedzieli o tym, czy taka duża skala ma być tej produkcji i jak to wpłynie na środowisko, czy oni wydali decyzję zgodnie z tamtym stanem wiedzy, czy może należy podejść do tego ponownie, bo wiem, że tak jak padło na zebraniu, no to część tych decyzji, to swoje takie szczególne nazwy ma, nie przypomnę w tej chwili, to jeszcze jest w trakcie i nie jest wszystko tak jakby... Co możemy zrobić? Proponował pan koło filię Stowarzyszenia Spod Piły. Tak, które tak jakby już starło się z tym problemem i mają doświadczenie, wiedzą po prostu w jaki sposób działać, żeby dyscyplinować działalność, żeby to było zgodne z tym, jakie są pozwolenia, że to ma nie śmierdzić po prostu, tak? Drugą rzeczą jest pytanie otwarte, czy to będzie nam szkodzić, bo jeżeli tam są opadki zwierzęce, a tutaj nawet na sali padły stwierdzenie, że jakieś tam piany się wydobywały, wylewały na zewnątrz, no to czy ktoś bierze pod uwagę, że to może być tak, że przyjdą zwierzęta, najedzą się tego, będą chodzić, muchy będą latać, to jest niedaleko. I czy my jesteśmy bezpieczni też, tak? Gmina teraz zrzuca odpowiedzialność na nas mieszkańców. To wy sobie skarżcie się, to wy sobie piszcie pisma i do WIOŚ-u, do instytucji kontrolnych. No ale to gmina to zrobiła, gmina pozwoliła na to. I teraz pytanie, jak to się stało, że gmina bardzo mało inwestycji generalnie w ciągu ostatnich 30 lat tego typu podjęła w ogóle, a ma miejsca inwestycyjne, ma tereny, ma możliwości, a tutaj taki kwiatek, że coś takiego, co generalnie śmierdzi, potencjalnie nawet może nam zagrażać, bo to jest rów, który został wykopany. Ja pytałem dzisiaj tego pana z ochrony środowiska, pana Kępkę, jak to się stało, że tu bobry były i to wszystko przekopane zostało razem z bobrami. On nic o tym nie wie, ale ktoś pozwolił na to. No i to jest kolejne pytanie, tak? Bo to wielotorowo można rozpatrywać. No i w tym momencie była propozycja, że my sami sobie nie poradzimy, może ktoś tam pomoże. A z drugiej strony wiem, że tutaj walka jest trudna, bo też ta firma używa kancelarii prawnych i pozywa ludzi, którzy mówią tak lub inaczej o tej działalności. Więc tutaj myślę, że to będzie proces bardzo długi. Moim zdaniem tu za pozwoleniem gminy to wszystko nastąpiło. Dlaczego nie otwali fabryki zabawek tutaj? Albo czegoś innego. Dlaczego to jest tak zrobione, że niby to jest firma zwykła przemysłowa, a tak naprawdę się okazuje, że to jest jakaś wielka produkcja utylizacji odpadów zwierzęcych. No one padły na coś, tak? Może na jakieś choroby zakaźne. I pytanie, jaka to jest klasyfikacja? Czy na to było pozwolenie, czy nie? Czy starosta to teraz jeszcze klepnie, bo wiem, że jeszcze jakieś tam decyzje są w trakcie. No firma niby się nie uruchomiła do końca i jeszcze deklaruje, że stara się jakieś filtry montować, jakieś zraszacze i tak dalej. My czekamy na to, myślę, że trzeba dać szansę na to, żeby te 2-3 tygodnie końca września, tak jak było deklarowane, żeby można było to spełnić. Jeżeli nie, no to będziemy się musieli bronić chyba, tak? Mam na imię Adam, jestem tutaj, mieszkam tutaj w tej miejscowości, w zasadzie to buduję dopiero dom. Pana zarzut był taki, że właśnie gmina nie poinformowała. Oczywiście, że nie poinformowała. Ja czytałem, dotarłem do materiałów, z którym pan starosta stwierdził, że podczas konsultacji społecznych nikt z mieszkańców nie wniósł żadnej skargi. Ale tak naprawdę żadnych konsultacji nie było. To się wszystko odbyło po cichu. To się odbyło po cichu specjalnie, bo wiecie, doskonale i gmina, i powiat zdawała sobie dokładnie sprawę z tego, że my się na to nie zgodzimy, że będziemy protestować. Niech pan zobaczy, co się dzieje we Włoszczowej, tak? Przyjeżdżał tutaj pan z Włoszczowej, pytał, jak to wygląda, czy to śmierdzi i tak dalej. Kilka dni temu był. Tam protesty trwają, tam chcą uruchomić taki sam zakład w centrum miasta, ludzie tam się zorganizowali i protestują, ale tam władze gminy, powiatu poinformowały ludzi o tym, co się szykuje. Nas nie poinformował na to nikt. O to mam największy zarzut, przede wszystkim do starosty. I dzisiaj na tym spotkaniu, którym tutaj jesteśmy, miał być dyrektor z tej firmy, tak? A pan tutaj pan z gminy powiedział, że poczekajmy parę dni, dajmy, może coś się zmieni. Nic się nie zmieni, dlatego że ta osoba, która tutaj miała dzisiaj przyjechać, jawnie po prostu nas olała, wyśmiała nas, tak? No bo to jest lekceważące, skoro się zadeklarował, że będzie. To jest tylko najlepsza odpowiedź na to, że po prostu to się nie zmieni nic, tak? My mamy tylko jedno wyjście, tylko musi być o nas głośno, bo my nie damy za wygraną, tak? Ja mam małe dzieci, ja mam żonę w ciąży i ja się po prostu o nich boję, tak? To pan wspomniał o tym, że jeśli dojdzie naprawdę do czegoś
co będzie wam przeszkadzać, co nie wpłynie na sytuację, nawet postaracie się zablokować filmu. Dokładnie, jeśli po prostu nie będzie żadnego odzewu, tak, jeśli to będzie dalej się dostawało do atmosfery w takim stopniu jak dzisiaj, bo to, że my tutaj dzisiaj stoimy i oddychamy świeżym powietrzem, to nie jest zasługa tego, że tam ktoś coś zrobił pozytywnego, to jest tylko dlatego, że wiatr jest z południa, tak, wszystko leci w stronę Worońca, w tamtą stronę, przez las, tak, wystarczy, że wiatr się zmieni chociaż trochę, przecież każdego dnia, kto tutaj by nie przejeżdżał przez Cycynę, przez E30, wszyscy po prostu duszą się od tego, tak? To nie jest tylko, to mówię, to jest tylko jedyny nasz, jeśli władze nas nie wysłuchają, jeśli ktoś naprawdę nie wyjdzie i nie porozmawia z nami, niech starosta wyjdzie i pokaże dokument, w którym były konsultacje społeczne, w którym poinformowanie, tak samo pan tutaj z gminy, czy pani radna, mówi, że oni nic nie mogą zrobić, oni nie wiedzieli. Oni doskonale o wszystkim wiedzieli, gmina nie jest jakimś, nie wiem, azylem, gdzie informacje się nie dostają. Pan podpisał decyzję środowiskową, wszystko było z góry wiadomo, tylko ludzie o tym po prostu się dowiedzieli na samym końcu. Ale czy po tym spotkaniu widzi pan jakieś światełko w tunelu? Są jakieś wyjście, rozwiązania, pomoc? Ja widzę, że nie, że absolutnie nie. Nas po prostu lekceważy. Pan tutaj przyjechał tylko po to, żeby po prostu być. Pani radna siedzi zadowolona sama z siebie. Nie wiem w zasadzie z czego. Chyba, że po prostu udało jej się przyjechać. Może nie wiem. Był przecież problem z oczyszczalnią, który jest zamiatany pod dywan. Pan tu mówi, że nie ma problemu. Zanieczyszczenia dostały się do wód gruntowych. Gmina mówi, że nie, że tu nie ma prawa śmierci. Przecież to jest jawne po prostu lekceważenie ludzi, którzy, no, traktuje się nas jak idiotów, tak? No my jesteśmy, mieszkamy na wsi, ale to nie znaczy, że my jesteśmy jakimiś kompletnymi kretynami, których można tu zagazować, bo tutaj jest miejscowość 100 czy 200 osobowa. My mamy małe dzieci, my chcemy żyć, wydaliśmy setki tysięcy na domy, które tam zbudowaliśmy i co my teraz mamy zrobić? Niech przyjdzie ktoś, niech przyjdzie pan Stokłosa, czy tam ktoś tam, kto w tej firmie tam zarządza, czy pan dyrektor, niech odkupi od nas te domy i kto, proszę bardzo, niech tutaj mieszka i wdycha sobie to na co dzień. Jak mało im na zakładzie, jak panu dyrektorowi mało jeszcze tego jakby zapachu na zakładzie, to zapraszam, może zamieszkać w Cycynie, będzie miał to na bieżąco także. Tu pan mówi, że to decyzja jest to przemysłowa, tak? Tak. Ale nie to oczyszczalne. Oczyszczalne. Tak. Tutaj nie ma oceny oddziaływania na środowisko, to nie jest, chociaż mogą zrodzić zakład o dużej takiej aktywności negatywnej, to jest w tej grupie pierwszej, gdzie ustala się zgodę na podstawie 100 metrowej odległości, i nie ma udziału społeczeństwa, nie ma oceny oddziaływania na środowisko. Zrobiliście to w kroku.